Cześć kochana, zapraszam Cię na intensywnie odchudzający trening całego ciała. Zaczynamy od rozgrzewki. Brzuch napięty i zaczynamy krążenie prawą ręką w tył. Uwaga, zmiana. Uwaga, oburącz, hop. Trzymaj tempo, brzuch napięty. Cały czas lekko ugięte kolana, nogi nie są proste. I w rytm muzyki kręcimy wielkie koła. I uwaga, przód. Zmiana. Uwaga, ręce na biodra i step out, czyli akcent palcami i ręka do boku. Bok i drugi. Cały czas ze skrętem, palce akcentują krok w tempie. I zaraz będzie bardzo podobne, tylko po skosie do góry. I jedziemy. Uwaga, luz, przestępujemy prawa, lewa, sam step out. Przechodzimy do marszu, chwila odpoczynku. I przyspieszamy, bieg bokserski, hop. Trzymaj cały czas brzuch napięty, trzymaj końcówka, zbliżamy się do końca i uwaga, luz. I luźne podskoki, luźny truch i jeszcze raz bieg bokserski. Uwaga, przygotuj się. Start! I uwaga, luz. Jeszcze raz, hop. Trzymaj cały czas pozycję, a potem przechodzimy od razu do pajaca. Do klasycznego pajaca. I uwaga, hop! Cały czas kolana na zewnątrz, ręce pracują, wcale nie muszą być proste. Trzymaj pozycję, brzuch napięty i stopy równolegle. Jedziemy! I uwaga, trucht! Całość od nowa, hop, bieg bokserski, pajac i coś do tego dorzucimy. Skręty prawa, lewa, ale o tym więcej za chwilę. Uwaga, zaraz pajac. Jeszcze jedziesz. Trzymaj do końca, hop, pajac. I za chwilę będą skręty tułowia, czyli łokcie ugięte na wysokości klatki piersiowej i góra tułowia w prawo, a nogi w lewo, bioderka w lewo, hop. I trzymasz cały czas pozycję. Oddychasz. Do końca. Jeszcze. Całość ostatni raz. Uwaga. Hop. Kręty. Sam koniec, mocny skip. Uwaga, hop. Wysoko kolana, brzuch napięty, praca rękami, proste plecy i jedziemy. Trzymaj. Grzejemy się do końca. Zaraz będzie luz. Zaraz będzie chwila odpoczynku. Uwaga, luz i wahadełko na koniec, czyli prawa, lewa, odbijamy nogę, uspokójmy organizm, uspokójmy tętno. Przechodzimy do marszu,
i oddychamy. Nosem wciągamy powietrze, wypuszczamy buzią, stajemy na szerokość bioder i 10 przysiadów. Pełnych przysiadów, na spokojnie, w swoim tempie. Nie wypychamy bioder za mocno do przodu, ale plecy cały czas są proste, pupa nisko. Zbliżamy się do końca. Stajemy w rozkroku, pochylasz się do przodu, ręce do góry i trzymasz. Sięgasz jak najdalej, delikatnie klatką piersiową, jakbyś chciała dotknąć do ziemi, dochodzisz do skłonu i pulsujemy. Starasz się dotknąć rękami do ziemi, raz do prawej, raz do lewej. Wszystko w granicach Twoich możliwości. Kocham moje możliwości, bo są niezawielkie, więc tutaj nie mam pola do popisu. I skręty prawa, lewa. Patrzysz za palcami dłoni przeciwnej, czyli dotykasz prawą, patrzysz za lewą. I powoli luz, zwężamy trochę rozkrok, stajemy jeszcze raz wygodnie i ostatnie 5 krążeń w prawo, w lewo na dogrzanie mocnych, czyli mocno wypinamy pupę i biodra do przodu. 5 krążeń w prawo, 5 krążeń w lewo i jesteśmy na finiszu rozgrzewki i przechodzimy do naszego interwału i na koniec do brzucha. Ostatni raz. Rozluźniamy mięśnie i luz. Startujemy z mocnym pajacem, kolana na zewnątrz, brzuch napięty i mocna praca ramion, które mogą być ugięte. 20 sekund zostało. Końcówka, ostatnie 5 sekund, trzymaj do końca i uwaga! Kolejne ćwiczenie to zejście do podporu z półprzysiadu. Pamiętaj o tym, że nie prostujemy się całkowicie, tylko wracamy do pozycji cały czas półprzysiadu. Zejście, ręce pod barkami, biodra nie opadają za nisko i zostało 15 sekund. Daleki zakros tył skos i przyciągnięcie kolana z wydechem. W tempie oczywiście, napnij całe ciało, będzie łatwiej utrzymać równowagę, znajdź swoje tempo indywidualne i trzymaj do końca. Cały czas ciężar ciała oparty jest na jednej nodze. Mocny zakrok i góra, pamiętaj oczywiście o kolanie, żeby nie wychodziło poza linię palców. Mówimy tu o kolanie nogi, na której ciężar się trzyma. I druga noga, oczywiście pamiętaj o mocnym wydechu podczas przyciągnięcia. Zostało 20 sekund. Thank you.
Dawaj, kochana, to jest mocne spalanie, czyli nie odpuszczamy. Mocny skip, oczywiście, wysoko kolana, plecy proste i pracujemy rękami. Trzymaj tempo, trzymaj cały czas. Połowa czasu. I na koniec zasłużony odpoczynek, czyli step prawa, lewa w swoim tempie. Mam nadzieję, że nie masz pod sobą sąsiadów, bo nie byliby zadowoleni, ale mam nadzieję, że zrozumieją, no bo cel jest słuszny, tak? 15 sekund zostało, trzymaj tempo cały czas, lekko ugięte nogi, lekko wypięta pupa, ty pochylasz się delikatnie do przodu i trzymasz cały czas. Ostatnie sekundy i całość jeszcze raz. I bez przerwy jedziemy dalej, czyli mocny pajac. Całe 6 ćwiczeń jeszcze raz wykonujemy i potem chwila przerwy dla Ciebie i nowy zestawik. Trzymaj się. Dawaj, dawaj, do końca. 15 sekund. Sekund do końca, nie prostuj się, tylko wracaj do pozycji półprzysiadu. Piąteczka, końcówka, końcówka i za kroki po skosie. Za krok i pamiętaj o przyciągnięciu nogi i mocnym wydechu. Tutaj pokazuję z boku, żeby zaobserwować to kolano, które nie może wychodzić poza linię palców. Mówię tu o nodze, która jest z przodu. Trzymaj, kochana, do końca, do końca. Jestem tu po to, żeby Cię wesprzeć mentalnie. Dawaj, dawaj, mocna praca, do końca, w tym tempie, które miałaś. Ostatnie sekundy, trzymaj, trzymaj.
i to upragnione 10 sekund, które zostało, i potem chwila przerwy, napij się wody. Uwaga! Wymaga koordynacji ruchów. Jeśli masz z nim problem, zacznij powoli, czyli stajesz na lewej nodze, prawa ugięta i dotykasz lewą ręką do pięty. Widoczek z boku, jak to wygląda, i cały czas jednostajne tempo. Przeskok prawa, lewa. Mam wrażenie, że takiego klasycznego barbisu to nie było dawno. No nie będziemy się tutaj katować, a nie, przepraszam, wyzwanie barbis, no jakże, niedawno. Nie ma tutaj barbisu pod rząd, jest z dodatkowymi dwoma krokami w pozycji przysiadu. Została dyszka, możesz oderwać delikatnie ręce, mocny wyskok do góry, cały czas plecy proste, pupa wypięta i końcóweczka. Zapraszam, kochana, na matę. Damska pompka, czyli oparta jesteś na kolanach, nogi luźno na podłodze. Pompkę wykonujemy, łokcie idą wzdłuż tułowia i raz prawa, raz lewa. Zewnętrzną częścią dłoni dotykamy pośladka. Zostało 10 sekund. Pamiętaj o łokciach podczas wykonywania pompki. Ręce, łokcie są blisko tułowia. Brzuszek, ćwiczenie znane oczywiście było ostatnio też, czyli z zamachu przechodzimy do siadu, ale nie do takiego pełnego siadu, tylko dosłownie dotykasz rękami maty i od razu dół. Plecy proste, stopy złączone, kolana na zewnątrz. Wyprostowane, uniesione ponad matę, ręce również, ale dochodzi do tego zgięcie w łokciach i dwa pulsy u góry. Możesz się patrzeć w matę, możesz się patrzeć przed siebie, jak Tobie wygodnie, nie odkładamy wyprostowanych rąk. Zostało dosłownie, wytrzymam 10 sekund. Zejście na przedramiona, wyjście do góry i raz prawa, raz lewa, ręka dotyka zewnętrzną częścią pośladka, czyli bardzo podobnie jak w pompce. Pamiętaj o tym, żeby biodra były stabilne,
Ręce są pod barkami, plecy proste i raz prawa, raz lewa. I zaraz startujemy z szóstką tych ćwiczeń. Jeszcze raz. Ostatnie 5 sekund. Sekund, trzymaj do końca. Raz prawa, raz lewa w swoim tempie. Zostało 7 sekund. Ostatnia piąteczka. Ostatnie sekundy. Uwaga! I 2-3 pulsy u góry. Nogi cały czas są w powietrzu wyprostowane. Trzymaj je nad matą. I oczywiście pamiętaj o oddychaniu. To jest ważna część tego ćwiczenia. Nie zapominamy oddychać na spokojnie. To ma być ćwiczenie na odpoczynek. Końcóweczka to nie jest łatwe, ja wiem. Zejście na przedramiona jest ciężkim ćwiczeniem, a tak naprawdę podnoszenie się z nich. Końcóweczka, napij się wody, przerwa.
odchudzający to wylanie z siebie hektolitrów potu. Niestety tak to wygląda, kochana, ale mam nadzieję, że później jesteś szczęśliwa, zadowolona i uśmiech na Twojej twarzy jest ogromny, bo wykonałaś kawał niesamowicie dobrej roboty. Ja sama po zakończonym treningu jestem szczęśliwa, że jestem już po i że to tak naprawdę za mną. I właśnie tak, kochana, staram się tutaj przegadać kolejne ćwiczenie dla Ciebie i już jesteśmy na końcu. Do końca 15 sekund. Końcóweczka. To jest odpoczynek. Ale uda popracują, przedramiona popracują. Przypominam tylko o wydechu podczas przyciągania kolana do klatki piersiowej, mocny zamach i wydech. Do tyłu po skosie, pośladek pracuje, zostało 17 sekund. Postaw sobie za cel, że wytrzymasz ten skipping do końca w odpowiednim tempie. Znajdź swoje tempo i trzymaj do końca. Nie przesadź, nie za wolno, nie za szybko, aczkolwiek ze skippingiem jest tak, że jak jest za wolno, to naprawdę jest ciężko. Więc polecam szybciej i będzie łatwiej. Została dyszka. Delikatnie wypięta, jesteś pochylona do przodu i przestępujesz z prawej na lewą nogę. Taki ten step trochę niepozorny, no bo w sumie można się zmęczyć, ale zazwyczaj traktowany jest bardziej jako taki odpoczynek, ale żeby mięśnie jeszcze popracowały. Zostało Ci kilka sekund do końca, trzymaj. Ostatnia dyszka, już mniej niż więcej, mocno, brzuch napięty, ostatnie sekundy i zaraz zejście do podporu.
Końcówa już, obiecuję, już więcej tego nie będzie. Ostatni skipping, potem step i przerwa. I przechodzimy do drugiej rundy, która jest bardziej na macie i to już będzie finish, rozciąganie i koniec. Sekund i przerwa, kochana, napij się wody. Ostatnia prosta. Zbliżamy się do finiszu. Raz prawa, raz lewa ręka dotyka pięty, brzuch napięty. Och, co niespecjalnie. I zostało dosłownie ile? 15 sekund, czyli połowa czasu za nami. Trzymaj do końca. Kochana, w komentarzu, czy pokochałaś barpisy ze mną. Mam nadzieję, taką skrytą nadzieję, że tak, ale może i nie, więc daj znać, czy te barpisy stały się jednym z tych ćwiczeń, które są w tym gronie ulubionych. Została dyszka, trzymaj się do końca, nie odpuszczaj, bo to jest parę sekund tylko. Dobra, przyznam się do czegoś. Mogłam napisać trening odchudzający plus ręce, ale troszeczkę bałam się, że ten trening zostanie ominięty, bo dziewczyny często tych rąk nie chcą robić, nie chcą robić obręczy barkowej, bo uważają, że to jest ważne. Dlatego też napisałam trening odchudzający i przemyciłam gdzieś tam parę ćwiczeń na obręcz barkową.
15 sekund. Połowa czasu za nami, a tak naprawdę już została tylko dyszka. Trzymaj do końca. Próbuj podnosić raz z prawej, raz z lewej ręki. Do góry swoje ciało. Minuty. 6 ćwiczeń po 30 sekund, czyli 3 minuty zostało. Końcóweczka, końcóweczka. Na pewno pot się leje, kochana, z ciebie. Och, ale to jest piękne uczucie. Dosłownie ostatnie sekundy barpisów. 4 sekundy. 2. Końcóweczka już. Rączki będą bolały, na pewno. Ostatnie pompeczki. Raz prawa, raz lewa. Jeśli czujesz, że to jest za mocne, to zwolnij, nogi luźno na macie. Ostatnie 15 sekund, to jest już końcówka i przechodzimy do rozciągania, więc kochana, wytrzymaj, 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 wytrzymaj. Ostatnie podniesienie się. Uwaga, los. We'll be right back.
Leżenie przodem, czyli na brzuchu, dłonie przy klatce piersiowej, prostujemy i do góry, czyli rozciągamy mięśnie brzucha. Popatrzcie przed siebie, w prawo, w lewo. Odkładamy na matę klatkę piersiową i jeszcze raz do góry i zadzieramy głowę, patrząc się w sufit. Siadamy na piętach. Kolana na zewnątrz, pozycja dziecka, skłon do przodu, ręce daleko, sięgamy jak najdalej i przyciskamy miednicę z klatką piersiową do maty. Wytrzymaj chwilę, przenosimy ręce w jedną stronę, to jest akurat lewo. Wracamy i w prawo. Powrót, przytrzymaj jeszcze chwilę i przechodzimy do klęku prostego. Przyciągamy stopę do pośladka, piętę do pośladka, delikatnie możemy wypchnąć biodra do przodu i unosimy jedną rękę do góry, rozciągając jeszcze mięśnie brzucha. Przenosimy nogę do przodu, palce są obciągnięte, noga prosta, delikatny skłon do przodu. Tutaj tego może nie widać, ale delikatny jest. Zadzieramy palce do góry i to samo. Ręce na biodrach lub jeśli dacie radę, do palców łapcie, nie ma problemu. Kto rozciągnięty? Ja to taka nie jestem szalona. Ręka góra, żeby jeszcze rozciągnąć mięśnie brzucha. Końcówka, ostatnie sekundy, uwaga i... Zmiana, podpór na drugim przedramieniu. Ręce obok stopy, zadzieramy palce i unosimy kolano. Trzymamy biodra do maty. Powrót do klęku prostego, przenosimy ciężar ciała napięty, podpór i bardzo powoli do góry przez zaokrąglone plecy. Wykonaj jeszcze dwa skłony do maty, dwa pulsy. Przytrzymaj tak jak ty czujesz. Jeszcze parę razy i powoli, powoli do góry. Łączymy łopatki i z wdechem uginamy jedną z rąk, może być to prawa ręka, i ciągniemy za łokieć w dół, jak widać na załączonym obrazku. Delikatnie, z wyczuciem. Przytrzymaj i z wydechem przenieś ręce do przodu i powyżej łokcia chwytamy za rękę i przyciągamy do klatki piersiowej. Barki w dół, patrzymy się w drugą stronę. Przytrzymaj jeszcze chwilę. Analogicznie z wdechem uginamy w łokciu rękę i za łokieć przyciągamy, jakbyśmy chcieli przeciągnąć na drugą stronę głowę. Oczywiście nie robimy tego, robimy to bardzo delikatnie. Przenosimy ręce do przodu i tak samo powyżej łokcia
barki w dół i patrzymy w drugą stronę. Przytrzymaj. Na sam koniec ręce na biodra, 5 krążeń w prawo, potem 5 w lewo, mocnych ze skłonem, mocnych z wypchnięciem bioder do przodu. Rozluźniamy ręce, rozluźniamy nogi. Już naprawdę ostatni, czyli mocny, głęboki przysiad, szeroki i rozpychamy łokciami kolana na zewnątrz. Jeszcze pokażę z boku, jak wygląda ta pozycja i na sam koniec 3 mocne wdechy z wydechem z przodu i raz, wdech, wydech i ostatni raz i pięknie, gratulacje, dziękuję Ci za trening, buziaki i do zobaczenia!